Siemanko, witam was z kolejnej mojej podróży. Właśnie zobaczcie, bo tak wygląda mój parking, tak sobie znalazłem to miejsce, wycofałem przed chwilą stamtąd, bo nie wiedziałem, czy jest gdzieś zawrotka z tyłu. I tu sobie zostaniemy na noc. Z tego miejsca mam jakieś 2 km do mojej budowy, na którą jadę. Jestem w okolicach Hamburga, znalazłem sobie tutaj taką strefkę. Niedaleko jest stacja, więc jest fajnie. Prawie jak na Red Bull Ringu. A to tylko jednak mała niemiecka miejscóweczka. Idziemy na rozładunek. Na 8 rano jest tam umówione, że będą na mnie tam niby czekać. Więc zaraz się okaże, mam 2 km. Jest za 10. Witam ponownie. Widzieliście teraz rozładunek. Materiału chyba było tak dużo, że po prostu całą baterię mi aż wykończyło. Dlatego też tam w niektórych momentach przerywałem. No ale to myślę, że jak to na szybkości puszczę pod muzykę, to będzie może max z 5 minut. A trwało to 1,5 godziny ogólnie cały rozładunek. To wszystko, ja tam przyjechałem o 8, o 9.30 wyjechałem. Teraz już jestem ponad 2 godziny dalej i właśnie jadę objazdem, ponieważ na autostradzie się coś wydarzyło, a ja się dzisiaj śpieszę, ponieważ chcę dojechać do domu. Jeszcze dzisiaj mam 650 km, miałem, teraz mi zostało 507, więc się lekko śpieszę. Mam nadzieję, że się uda. No i to by było na tyle z tej trasy. W sensie z pracy, bo no to teraz sama jazda została, to może coś tam jeszcze dogram, ale jeśli nie, to zobaczycie. Aha, i wózek mi się zepsuł. To właśnie nie mówiłem, bo nie ma głosu nagranego do tego rozładunku. Ale nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Niestety jedna widła nie chowa mi się razem z tą drugą. I robił się taki problem, że po prostu przy wyciąganiu z auta te stojaki się wykrzywiały, przekrzywiały. Miałem mega problem. Ten wózek akurat, którym ja jeżdżę, jest dwutonowy, czyli może udźwignąć 2 tony ładunku, co jest mało, bo normalnie wózki nasze mają 2,5 tony ładowności. I tu się właśnie robi problem przy tych ciężkich stojakach. Ciężko mi było jeszcze z tą widłą to wszystko ogarniać, ale spoczko, na końcu dostałem jeszcze 10 euro od pana za to wszystko. I w pewnym momencie tam też chciał taki ten największy stojak, co wiozłem, 4-metrowy, żebym się tam przecisnął między tym ich budową a budynkiem. Powiedziałem, że nie ma szans, że nie będę tego robił, nie będę ryzykował, bo to szło na styki, a wystarczyłoby jedno
jedno przekrzywienie i już bym haczył stojakiem o ten budynek, co tam stał, także takich rzeczy nie robię. Postawiłem im z boku, po prostu będą sobie musieli ponosić. Nie dotarłem do celu. No i to tyle, no. Także jadę na bazę, muszę tak zatankować się, przygotować całe auto sobie na jutro, tylko wypnę wózek do naprawy, bo może mi to zrobią jeszcze jutro, bo o 8.30 mam wizytę u lekarza. I nie we Wrocławiu, tylko w Lesznie. Także o 8.30 muszę być w Lesznie u lekarza, u laryngologa, ponieważ we Wrocławiu nie mam szans od marca się zapisać do laryngologa. Ciężko jest z terminami, a jak były, to po prostu mi nie pasowały. Więc jadę tam do Leszna. No i co? Wizyta potrwa, to jest wizyta kontrolna. Cały czas z tym uchem, które nie wiem, czy się wyleczyło tak do końca, czy nie, czy będę potrzebował ten zabieg. Więc pojadę do lekarza, od lekarza wrócę i od razu będę jechał w trasę, także jutro intensywniejszy dzień, jeszcze bardziej niż dzisiaj. A ten tydzień w ogóle w porównaniu do tego z zeszłego tygodnia, to już jest w ogóle masakra. No. Także do zobaczyska gdzieś tam później. Po 300 metrach przejedź przez rondo. Objazdy są coraz ciekawsze, ponieważ nawigacja chciała, żebym pojechał sobie tam gdzieś, w tamtą stronę do miasta i wrócił do autostrady. Ale ja tak sobie na goglach popatrzyłem, mówię, no jest jakaś bliżej droga, tylko nie wiem, czy nie ma zakazu. Wyznaczyłem punkt krytyczny. Kurwa, z kolarzem się ciężko minąć. Wyznaczyłem sobie taki punkt krytyczny na nawigacji. Mówię, jak mnie puści, to znaczy, że zakazu nie ma. No i faktycznie zakazu nie ma. Droga, czy jest odpowiednia dla ciężarówki, bym śmiał wątpić. Kolego, lepiej zjedź. No nie zjechał, no ale zmieścił się. Ale tak szczerze, no jest szeroko. No po prostu tu o asfalcie ktoś zapomniał. Ale jak widać, da się minąć. Zakazu żadnego nie było, jedziemy, autostrada... Nie, nie potrafię. Co jest? Jest po prostu... Autostrada jest zamknięta, więc no gdzieś trzeba było uciec. To jest najszybszy taki objazd, więc sobie nim na spokojnie lecimy. Sama osobówki jadą i ja. I jest fajnie. Pozdrawiam. Uwielbiam objeżdżać drogi, także... Hard drive bawi i uczy. Pamiętajcie, zawsze korzystajcie z objazdów. I tam, jak mówiłem w ostatnim filmie o tym znaczku U, no to teraz znaczek U był prosto, a ja sobie skręciłem w prawo właśnie, żeby tędy pojechać. Czyli można też. Tyle mam czasu dzisiaj. A tyle mam do bazy. Więc minutkę zapasu już mam. Na tą chwilę odrobiłem 9 minut. Także idzie dobrze. Minąłem już Krosno, tutaj już można jechać. Wszystko pootwieramy. Drogi. Więc idzie dobrze. 666 km dzisiaj. 9.40 pracy. Jazdę mam 8.50, jak widzicie. 17 godzin jazdy w ciągu 2 dni. A zrobiłem 1400, no lekko ponad 1400 km. Więc wynik całkiem zacny, moim zdaniem. Ale fajnie, udało się na 2.9 to zrobić, także mam jeszcze 2 dychy na ten tydzień. Idę, bo przyjechałem właśnie na bazę, idę tankować.
odpinać wózek, który właśnie się tam uszkodził, i przygotować sobie auto, bo jutro nie będzie na to czasu. Znaczy czas będzie, ale będzie go mało. To tak wygląda ta skrętna ośka w naczepie. Ponęs jest słabiutka, strasznie. Tu widzicie, jak haczy cały czas o to. Wózek jest, dowiozłem wózek. Te opony to długo nie pożyją w takich naczepach. I wjeżdżamy, dojechałem. Yo, siemanko, trzymajcie się. Do jutra. Jestem tak mega wkurwiony, że się tego nie da opisać. Mówiłem wam wczoraj, że dzisiaj jadę sobie do Leszna, do lekarza, sprawdzić tam na kontrolę z uchem, nie? No i pojechałem, 7 rano, zapakowałem się w samochód, wizyta na 8:30, 15 minut przed trzeba być już na wizycie, bo to tam Medicover i tak dalej. No i dostaję 8:10 telefon, jak już jestem w Lesznie, praktycznie 2 km od tego centrum ich. Dostaję telefon, że lekarz zadzwonił, że się źle poczuł i musi odwołać wizytę. No przecież kurwa, jak można mieć takiego pecha? Zrobiłem sobie 100 km w jedną stronę, teraz sobie zrobię 120 w drugą stronę. Jest fajnie. Niesamowicie słaby dzień dzisiaj. Jest godzina 12:00. A ja dopiero wyjeżdżam. Fakt, że jestem już załadowany, mam wózek, papiery i wszystko. Praktycznie jestem gotowy, ale już się spociłem, już jestem wkurwiony przez to. To po pierwsze, po drugie załadunek trwał dłużej niż normalnie, bo normalnie to w pół godziny się ładujemy. Ja stałem półtorej godziny, bo nie było gotowe jeszcze. No i co? No i jadę jeszcze. Wózek oczywiście niezrobiony. Wziąłem sobie drugi, który ma rozpieprzony tłumik i hałasuje jak cholera. No, same niepowodzenia dzisiaj. Mayday stał. Nie wiem, czy było widać, tankował. No, więc same niepowodzenia. Liczę na to, że jednak dalsza część dnia będzie bardziej pozytywna. Co, pinam pasy i lecimy. Postro. Witam w Niemczech i nie uwierzycie, co w tym momencie będę robił. No tak właśnie. Będę omijał korek. No wprost jest, nie wiem, ta droga chyba jest zamknięta też całkowicie. Na 30 minut pokazywało już korek. Więc zjeżdżam. Nie wiem, czemu ludzie jadą tam prosto, skoro przejechać się nie da. A tu taki fajny objazd jest. Traci się niby tylko 2 minutki, więc na spokojnie. Jechać tam i stać w 30-minutowym korku, takim 30 minut, wiecie, na nawigacji, to nigdy się nie sprawdza, bo to przeważnie jest podwójny czas, jaki się traci. No to miłego stanie. O, muszę. Ja jadę na objazd. Tym razem wybrałem objazd U22. Ja pierdziałem. To ja w tych 2 tygodniach się naobjeżdżam. To masakra. Nie no, objazd wam powiem zajebisty, nie? Znaczy objazd, no ta zwężka na objeździe. Włączyłem tryb terenowy. Bo przecież tu takie pagóry, że szok. Skręć w prawo. No, tutaj jeszcze staniemy teraz. Ja pierdzielę. Aha, bo tu drogę robią, dlatego tutaj takie coś się dzieje. Super. Zobaczcie, taka niemiecka firma, firma Mynia. 1 euro, minutka, czyli 4,60 za minutę. Tylko, że to jest Mynia dla dużych, nie? Życie sobie podjechać i ja zaraz chyba sobie podjadę, jak skończę 30 minut pauzy i sobie go przemyję. No taki lekko zakurzony jest, także
jakieś felgi, wrzucę euro, pobiegam minutę w koło auta, trochę sportu, rekreacji i co? I będzie piękny, czysty. Witam na Rose. Na Road 66. Zobaczcie, jest godzina 21, po 21, a tu jeszcze jest tyle rajek wolnych na miejscach, na miejscu za dupami, praktycznie puściutko, że można się tu wszędzie jeszcze ustawiać. Także polecam Road 66, stacja, a tu przy tym o strusiu, przy strusiu. Polecam, idę się ogarniać i coś zjeść. Na Road 66 ktoś się wkurzył i tutaj grzmi. Ale pokażę wam tutaj ten manik. Ja tak mówię Road 66, ale manik ma Road 66 tabliczkę, także jest na odpowiedniej drodze. Normalnie czuję się teraz tak po amerykańsku tutaj. Ogólnie przed nią tak padało, że tu normalnie rzeka płynęła. Na tą chwilę tylko grzmi, więc najprawdopodobniej jestem w jakimś jebanym epicentrum. Witam dnia następnego. Po ulewach. Jakby czystszy się zrobił. Idzie na rozładunki. Następnie skręć w prawo. To jeżdżam na... Ale tu dziwne ciągniki jeżdżą. Gdzie on ma silnik? Pod dupą. Jeżdżam na miejsce, tylko że ja tutaj byłem kiedyś, ale byłem tandemem i ja się tu... Cichutko, wyłamałem. Ale teraz już nie będę ryzykował i chyba sobie tutaj zrobię ten rozładunek na tej uliczce. Po prawej stronie. Chociaż... Muszę wjechał do przodu. Kurde, nie wiem. Tutaj się chyba czas zatrzymał. Dobra, postawię gdzieś swoje stojaki i spadam to. Dobra. Chyba się zmieszczę. Kluczyk od wózka, kluczyk od auta, skaner. Może nie nad tą wodą, długo wrzucę i rękawiczki i co, otwieram pandeczkę i jedziemy z tematu. Mi to poszło, za mocno się złamałem, ale bałem się, że tam wjadę na to pole i będzie przypał.
dodatku ziomek stał z boku tym traktorkiem i tak patrzył na mnie, patrzył, mówię, kurde, tak żeby jak najmniej mu uszkodzić pola może, nie? Dobra, ustawiam sobie nawigację i jedziemy do trzeciego punktu. 71522, 162 km do celu, 12 godzina na rozładunku. A jak widzieliście, ja klienta nawet nie potrzebuję szukać. Odstawiłem okna, nikt nie przyszedł. Chyba widzieli, że przyjechałem, nie? Wózek jest na tyle głośny. I wszystko widziałem, że się ludzie kręcą. Nie podeszli, to znaczy, że im nie zależało na tym. Więc tyle. Jedziemy do następnego punktu, ostatniego. Moje miejsce. Jadę teraz do Schweikera naszego, więc już wózka nie będę ściągał. Ile mam kilometrów? Pokaż. 25. No i bajka, 13:30. Będę na miejscu, jest czwarteczek. To jutro do południa będę na spokojnie w domu. I to mi się podoba. Rzadko widzę coś takiego, jak teraz się wydarzyło. Pan Mercedesem widział, że stoję do skrętu, cofnął. Naprawdę mało ludzi ma taką wyobraźnię, że ja właśnie się aż tak muszę nadrzucić. Pan tutaj mi machnął, no i fajnie. Taki szacunek chciałbym mieć od wszystkich kierowców, żeby też tak podchodzili do nas. Jak widzą, że jedziemy dużym samochodem i no musimy się wyłamać, no potrzebujemy jednak tego miejsca więcej i fajnie, fajnie, że jeszcze tacy się trafiają, widać starszy pan, rzadkość na niemieckich drogach. Powiem wam teraz takie coś, że byłem na w auto przepierdolił. Nie, dobra. Skręć w lewo. Byłem przed chwilą właśnie na firmie się tutaj załadować, na tym naszym Schweikerze. Trzy osoby podeszły zobaczyć Mercedesa. Gość na wózku tylko mówił, że ładny. I ktoś tam, jakiś chyba kierowca to był, czy ktoś, też podszedł i mówi, że super fura, że najlepsza, nie? Oni też teraz przechodzą na Mercedesy. Znaczy oni mieli te Mercedesy, tylko te starsze. Imany. I teraz widzę, że kupują te Actrosy. Możesz, kur, nie mówić jak ja mówię? I mają te Actrosy L właśnie, dwa. A tym się jarali naprawdę jakby jak dziecko piłeczką. Skręć w lewo na rondzie, drugi zjazd. No ale dawno nikt tak się nie jarał Mercedesem właśnie jak tutaj chłopaki. Także, no nie wiem, widocznie zrobiło na nich wrażenie malowanie, bo oni mają czarne. I to może to. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Kiedyś też tak jak jeździłem na Hiszpanię, to dużo Hiszpanów zawsze jak przechodziło, to mówili, że zajebisty samochód, albo okejki jakieś pokazywali, jak się mijaliśmy. W Polsce też w sumie. Także fajne, fajne, naprawdę fajnie się jeździ z zrobionym autem, także tylko wrócę na tandema, czas zacząć coś robić, żeby on wyglądał też bajerancko. Trochę stary jest, no ale nowego się raczej nie doczekam, więc będziemy wkładać pieniążki szefa w starego. Jedziemy. Spokojnie, spokojnie. Dojechałem. Znaczy, jeszcze jadę. Bo jakieś dziwne objazdy mi tutaj zrobili. Pozamykali drogi. A chciałem na autochowa dojechać. O, drzewa jakieś połamane. Jestem na Adjipie, w moim ulubionym autohofie. Puściutko widzę, jest tak, że szok.
Jest 18.40, pokaż wam ile jest miejsca na parkingu. Tu na samym wjeździe, ogólnie tu zawsze się ustawiają ciężarówki już, bo tak jak ten stoi. Ja tu się zaraz też ustawię, albo tam bliżej tamtej budki, żebym miał blisko do płacenia, do toalety w razie czego. I w ogóle, bo deszcz pada. A zobaczcie ile to jest ogólnie miejsce. Puściutko, strasznie. W sensie plac wielki. Dotarłeś do celu. A samochodów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, sześć będzie, bo tamten jeszcze tam stał. Także masakra. Puściutko, strasznie. Autohof kosztuje 5 euro. 2 euro mamy na wydanie w razie czego. Więc autohof na Turnau, czyli tam gdzie zwiedzałem kiedyś to piękne miasteczko. No i tyle. I ja sobie tutaj ustawię samochodzik. Zrobiłem dzisiaj 604 km w 8 godzin, no niecałe. 22,6 spalanie, dobra. Zakończenie. Niemcy. 18.45, czyli ruszam 3.45, a ruszam tak, ponieważ się śpieszę i muszę wyruszyć jak najszybciej, bo mam do fryzjera w piąteczek, w sobotę jest kawalerski, więc muszę wyglądać pięknie. No i tak właśnie oto wylądowałem na Eni, jakbykolwiek to dziwnie nie brzmiało, ale jestem tu. Dobra, to trzymajcie się ramy i majtek mamy, a my idziemy odpoczywać i coś jeść. Jakaś dziwna sytuacja się tu wydarzyła, ponieważ auto jest zamknięte, zgaszone wszystko, a mi tu żarówka się świeci. O co tu chodzi? Czemu ona nie gaśnie? Że nawet koła nie są skręcone w tamtą stronę. Ja pierdolę. Nie, ale dobra, bo to... Nie no, świeci się cały czas. Dobra, przekręciłem kierownicę tamtą stronę i zgasło. Nie kumam, o co tu chodzi. No ale... Jakiś błąd... Z których wynika, że spotkała się ona ze znak? Jakiś błąd w Matrixie po prostu. Teraz? O, już nie świeci. No i jest w porządku. Ale jazda. Zmiany. Jednak autohof Eni już nie jest taki super jak był. Kosztuje 5 euro, tylko kosztuje euro 12, więc taka sroga podwyżka bym powiedział. I zamiast 2 euro na wydanie mamy 5. Tylko nie jest to wydanie tak jak na niektórych autohofach, że możesz sobie kupić za te pieniądze wszystko co jest na stacji. No nie, kurwa, tutaj jest tylko i wyłącznie ich te rzeczy, czyli jakieś kanapki, rogale i tak dalej, i kawa. Aha, nie, no i mają tam restaurację, mają jakąś pizzę, bolognese, jakieś gówna takie. No to okej. I to jest moim zdaniem słabe. Bo okej, możesz wydać sobie moim zdaniem na wszystko co jest w sklepie, czyli ja bym sobie kupił, nie wiem, coś do picia, Red Bullka czy coś, to nie, muszę ich kurwa zapydziałe kanapki jeść, a ja nie potrzebuję ich zapydziałych kanapek, bo ja mam super jedzenie, które sobie kupiłem w Polsce, więc po co mam ich jeść? No, po co? No ale trudno. No, także uaktualniam na 70 autohof. Między Bambergiem a Hofem. W ogóle objazd jest taki posrany teraz, ale kosztuje 12 euro. Drogo. Pozdro. Oficjalnie stwierdzam, że Eni na 70 nie jest już moim ulubionym autohofem, ponieważ za bon, nie dość, że parking podrożał z 5 euro na 12 euro i do wydania jest teraz 7 euro, no to jest to kurwa na wydanie
na ich zapaćkane kanapki tylko i wyłącznie. I nawet croissant, który leży przy kanapkach, jego cena nie obejmuje. Nie kumam czemu. I tak właśnie kupiłem oto kawę za 4 euro. Co? No bo kurwa, najpierw poprosiłem kawę, a potem dopiero mi powiedziała, że kawa nie wchodzi w grę. Idziemy. Trying to get the gold, got a couple bad bitches on the low. They here for me now, they hit them up whenever I'm alone. So I tell them, oh no, oh no. Girl, why you stressing me? Oh no. Thinking of the bullshit you're doing in secret. Get trying to be pimping, stick around with them bitches. Keep slipping. Leaving your phone unlocked, laying around in the kitchen. Let me find out what's really going down. See, according to the way you say you've been, mileage don't add up on the way. I'ma ask you again, forgot what you said. Setter and lying again. Women in love will do psycho shit. Figure it out on a psychic tip. Tracking your ass like a GPS and checking them hoes like that's my dick. But you better beware. Good girls go bad every day, everywhere. Push somebody to the point where they just don't care. I'm a yes to request that I got from your friends. Say the keys to the Benz and move on to the next. Wanna call me a hoe, cause I even escort. Now you wanna go through my phone? Oh no, oh no. Girl, you can't go through my phone. You can't be stressing me. Leaning, trying to get the gold. Got a couple bad bitches on the low. They here for me. And I only hit them up whenever I'm alone. So I tell them, oh no. Gangsters in my contacts. Matter of fact, I'm about to hit him up and he'll be in a second. That's a fact, yeah. And I don't want your metro phone. Just keep on hiding all them hoes. I'm a real bitch, never sweat tick. And I'm quick, you can't be slick. And you gon' miss me when I'm gone. Oh no, girl, you can't go through my phone. You can't be stressing me. Leaning, trying to get the gold. Got a couple bad bitches on the low. They here for me. And I only hit 'em up whenever I'm alone. I tak właśnie kończymy traskę. Tutaj się z Maydayem zjechałem. W sumie nic nie nagrywaliśmy oprócz tego, co widzieliście. On jedzie na bazę, będzie sobie koło jechał zmieniać najprawdopodobniej. A ja jadę jeszcze na rozładunek. I tyle z tego tygodnia. Jest piątek, godzina 10:49. Czyli o godzinie 12 powinienem być po pracy.